Cześć, witajcie, kolejny odcinek na Łysy Punkt Widzenia, a dzisiaj będzie skandalicznie, przynajmniej z nazwy, bo z zapachu, to tak sobie. Porozmawiamy dzisiaj o Jean Pogotier, skandal, zapach męski wprowadzony w roku 2021. Zapraszam. Jean Pogotier to marka, która słynie przede wszystkim z zapachów tak zwanych marynarzy. One są najpopularniejsze, mają najwięcej flankerów. Natomiast właśnie w roku 2021 został wprowadzony nowy filar marki, męski filar, czyli skandal. Już wcześniej pojawiła się wersja damska, te takie kobiece nogi na kapie, wywalona tam gdzieś do góry. Zapach, który jak ja powąchałem, powiedziałem: o matko jedyna, jakież to dziwne. I powiem wam szczerze, czekałem bardzo mocno, zostanie wprowadzona wersja męska, no i została wprowadzona właśnie w 2021 roku. I powiem wam szczerze, że mam mieszane uczucia co do tego zapachu, bo z jednej strony on ma dość ciekawe nuty, bo mamy i karmel, i wetiverię, i bubtonka, i szałwię muszkatułową, więc mamy takie troszeczkę od sasa do lasa, tak przerzucamy się między tymi nutami, z jednej strony ciepłe, z drugiej strony troszeczkę kumarynowo-sianowe, później dotykamy troszeczkę bardziej zielonych akcentów, takich szorstkich, wynikających z wetiverii, więc to jest zapach, który jest bardzo taki perspektywiczny, tak bym powiedział. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem go nosić sam, zacząłem go eksplorować, to no nie przekonałem się do skandalu, absolutnie. Jak dla mnie skandaliczna to jest tylko nazwa i to, jak słaby jest to zapach. Z tego względu, że wydawać by się mogło, że on będzie naprawdę ciekawy, będzie niósł za sobą ciekawą historię. Natomiast powiem wam szczerze, jak go się nakłada na bloter czy na skórę, on jest totalnie bezpieczny, chociaż na początku wydawać się może, że ojej, jakież to dziwne. Natomiast on później ugrzecznia się bardzo mocno, staje się bardzo taki okrągły, gdzieś tam chce jeszcze wydostać się ta szorstkość z wetiverii, natomiast bardzo szybko jest gaszona, bardzo szybko jest ściągana do spodu, do tego stopnia, że no nie dzieje się w tym zapachu za dużo. Skandaliczna nazwa, jak powiedziałem, natomiast co jest też skandaliczne, to, że on miał być jakimś takim odpowiednikiem tej damskiej wersji. Ta damska wersja jest dokładnie tą samą historią. To znaczy, że na początku też wydawać by się mogło, że będzie się w tym zapachu działo naprawdę dużo, bo jest taki uderzający. Myślę tutaj o damskiej wersji w tym momencie. Natomiast później znowu robi się bardzo bezpieczny, okrągły, kwiatowy, trochę ciepły. I w zasadzie to żaden. I podobna historia ma się właśnie z zapachem męskim. Co mi się podoba, to flakon, w zasadzie jego wykonanie. Z tego względu, że to szkło jest takie grube, ciężkie, bardzo ładnie wypolerowane. No i kap, który nie jest plastikowy, to jest metal. Plastikowy jest tylko ten czerwony środek. Natomiast reszta jest metalowa i on naprawdę nieźle leży. Powiedziałbym premium to wygląda. I powiem wam szczerze, że sam flakon naprawdę no, obiecuje nam bardzo dużo, natomiast z reguły jest tak, że jeżeli flakon obiecuje dużo, opowiada jakieś ciekawe historie, historia bokserska w tym wypadku, co jest w ogóle dla mnie, jak? Słucham, czemu bokser? Był marynarz, jest bokser, jakby w którą stronę ta historia poszła w niewłaściwym kierunku, gdzie to się stało? Natomiast sam flakon naprawdę z reguły, jak wygląda ciekawie, jest taki mocno obiecujący, to w środku nie dzieje się za wiele. To tak samo jak weźmiecie czasami książkę, na okładce fajerwerki, kolorowe ptaki, nie wiadomo co, a później okazuje się, że fabuła, która jest w środku, jest o kant de potłuc. I trochę tak jest w tym przypadku. Ja nie mówię, że to jest zapach, który jest totalnie zły i bym przekreślił go, nie. W momencie, kiedy szukacie zapachów innych, to myślę, że skandal będzie dobrym wyborem, bo jest to zapach inny. On nie dąży za jakimś takim głównym nurtem, chociaż powstał w takim roku, gdzie no, dość ciężko było się wybić z nowościami zapachowymi. To był moment po zamknięciu wszystkiego. Natomiast czy byłby to zapach, po który ja bym sięgnął jako pierwszy wybór? Zdecydowanie nie. On będzie u mnie i podejrzewam, że co jakiś czas będę po niego sięgał i przypominał sobie, jak skandalicznie mógłby być dobry, a nie jest. A szkoda, bo naprawdę tutaj potencjał ogromny w tym drzemie. Niemniej, jeżeli szukacie zapachów Jean Pogotier i chcecie spróbować skandalu, to możecie. Ale polecam to zrobić na perfumerii na dłoni.
zobaczyć, jak pracuje, ale zdecydowanie bardziej skłaniam się tutaj w stronę marynarzy, bo według mnie i dla mnie tak naprawdę są no, dużo lepszą wersją. Dajcie znać, czy znacie skandal, czy to damski, czy to męski. Jestem ciekawy waszej opinii. Czekam na komentarze pod spodem. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.